Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clicker Heroes 2. No i cóż, dzisiaj odcinek, na który myślę, że czekała spora część osób, ponieważ, o, mamy rybkę, idealnie, to oznacza, że dobrze się zapowiada. W ogóle ta animacja, jak ona tak śmiesznie pęka, tak się nadmuchuje, tak... I tak pęka, to jest po prostu moim zdaniem, no naprawdę jest, to wygląda przeuroczo, to wygląda naprawdę przeuroczo. Ogólnie tak widzicie, skończymy sobie dzisiaj świat trzeci, ale zanim to, w ogóle mam wrażenie, że muzyka w grze jest trochę za głośna, ale no, ja mam taką informację w notatniku, nazwałem sobie ten plik audio info, czy coś w tym stylu, i tam mam jak ustawiać głośności gier w zależności od tego, jak głośno mam ustawiony mikrofon. No i ewidentnie mam minus 16 decybeli do Clicker Heroes, a tutaj jest ta gra mimo wszystko tak głośno, więc podejrzewam, że to kwestia tego, że to jest po prostu tak daleka platforma i że ta gra się na pewno jeszcze uspokoi. Bo dałem na minus 18 decybeli, a tak jak mówię, normalnie mam minus 16, a i tak jest naprawdę dosyć głośno. Dobra, myślę, że najpierw wylosujmy sobie zwycięzcę konkursu, bo to jest najistotniejsze, tak mi się wydaje, na samym początku i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Także randomly pick winner i zobaczmy z 556 unikatowych komentarzy, zobaczmy. Co nam tutaj, właściwie widzę, że 539 komentarzy załadowało w taki sposób. Zobaczmy, co nam, kto wygra, tak? Kto wygra? Randomly pick winner. Pyk, super. Akurat osoba, która podała e-mail oraz osoba, która no jakby podała e-mail oraz oznaczyła swój komentarz, że bierze udział w konkursie, więc wszystkie zasady są spełnione, w sensie wszystkie, no tak, wszystkie reguły, tutaj zasady właściwie bardziej są spełnione. Liczę na wygraną i oczywiście w Clicker Hero 2 podoba mi się, że gra jest długa i szybko się nie kończy prawdopodobnie. Nie zakończy się z niej rozgrywki, pozdrawiam. Okej, że szybko się nie skończy, no że po prostu nie znudzi się za prędko. Okej, także ja ci gratuluję od siebie tego, że wygrałeś konkurs. Odezwę się do ciebie na maila. I teraz tak, tu też jest bardzo jakby taka bardzo ważna kwestia, ponieważ... czekajcie, ja wiem, że wy na przemian słyszycie dźwięk z gry i nie słyszycie. Wyłączę sobie teraz tylko to. Oczywiście tak mówię, gratulujemy zwycięzcy, teraz to już będziecie słyszeli dźwięk z gry stale. Po prostu jak ja wyłączam grę, to dźwięk z gry mi się wycisza. Nie wiem dlaczego tak jest, że jak w sensie jak ja wyjdę z tego okienka z grą, to dźwięk z gry mi się wycisza. Nie we wszystkich grach tak jest, w Clicker Heroes tak właśnie jest. Nie wiem jakby, jak mam to rozumieć. Teraz już będziecie słyszeli dźwięk z gry bez przerwy. Słuchajcie, także gratuluję zwycięzcy, oczywiście odezwę się do ciebie. Wow, co my tu mamy w ogóle? Boss trzeciego świata. Zobaczcie, ile mam kliknięć teraz. 41 razy klikam na tym multikliku. To jest coś niesamowitego. Myślę, że mogę sobie odpalić energię. Mogę sobie odpalić Clickstorma. Również co jakiś czas odpalajmy skilla. Ja mam tyle energii, że powinienem sobie raczej bez większego problemu poradzić. Myślę, że tu jeszcze mogę trochę zaszaleć i kupić jeszcze parę poziomów. Okej, 93 poziom. No zazwyczaj tak kończę, że mam ten kryształowy mieczyk i czasami kryształowy hełm, ale wiecie, kryształowy hełm miałbym tutaj na tym bossie, jeżeli by mi się go nie udało go pokonać za pierwszym razem, ale tutaj jak widzicie, on prawdopodobnie uda mi się go pokonać za pierwszym razem, ponieważ mam maksimum many. A czy mam 77 na 100, to mi powinno spokojnie wystarczyć. Sporo energii, no a tak jak mówię, jeżeli nawet energia mi się skończy, no to mam tyle many, że jestem w stanie ją sobie po prostu odnowić przy użyciu tego skilla Energize. Także to najzwyczajniej w świecie, nie ma absolutnie żadnego problemu. Ogólnie fajne combo to jest Big Clicks i Multi Click, ale o tym również mówiłem. Jeszcze raz chciałem ze swojej strony pogratulować zwycięzcy i jeżeli wy nie wygraliście, to też nie bądźcie źli, ponieważ spokojnie, prawdopodobnie już na kolejnym materiale ogłoszę kolejny konkurs, w którym do wygrania będzie kolejny kluczyk, także macie jeszcze trochę szans. Tak jak mówię, wypada się, ja wiem, że każdy by chciał wygrać, ale wypada się cieszyć po prostu z wygranej kogoś innego i może nie równo jak ze swojej, chociaż wypada równo jak ze swojej, ale wiadomo, że to jednak jest ciężko, tak, ciężko się cieszyć z wygranej kogoś innego tak samo jak ze swojej, nawet jeżeli tak wypada i oczywiście wypada gdzieś tam do tego dążyć, to jednak jest to na pewno bardzo trudne, ale na pewno nie ma co być, wiadomo, nie ma co być jakoś tam bardzo zazdrosnym czy coś w tym stylu. No dobra, w ogóle co to jest za robot? To jest ciekawy jakiś robot. Śmiesznie to wygląda. Mam jeszcze 3 minuty, żeby go pokonać. A już ponad połówka życia. No właściwie jesteśmy tak myślę w 1/3. W sensie zbiliśmy mu 2/3 życia, więc
To jest żółw jakiś. Okej, okay, to jest jakiś żółwik. No faktycznie, wygląda trochę jak żółw. Ale coś się z niego leje, jakiś smar, nie mam pojęcia co to jest. Weźmy sobie huge clicka, bo on zada... A, nawet jakiegoś konkretnego damage'a nie zadał. Najwięcej robi multi click, no bo jednak 41 ciosów zadanych w tak krótkim czasie. Aż w ogóle najwięcej robi to combo. Big clicksy, patrzcie teraz. I teraz, pyk. Widzicie, jak zlatuje życie? Naprawdę to combo działa masakrycznie. Ogólnie, jeżeli bylibyście ciekawi, jeśli chodzi o mój haste, no to ogólnie do statystyk sobie przejdziemy, ponieważ będę mógł, oraz do umiejętności, ponieważ będę mógł jeszcze zobaczyć po ukończeniu tego świata. No i ogólnie też zwracam się bezpośrednio do tej osoby, która wygrała konkurs, żeby pilnowała maila, ponieważ jak rozdawałem kartę Google Play o wartości 200 zł, to pamiętam, że ja finalnie zwycięzcę jakby napisałem do jednej osoby i ona się do mnie nie odezwała, napisałem do drugiej osoby, ona się do mnie nie odezwała, do trzeciej chyba czwarta osoba dopiero się do mnie odezwała, także jak piszecie w konkursie, to sprawdzajcie po prostu, sprawdzajcie te maile, bo też może być taka sytuacja, że ten chłopak się do mnie nie odezwie i ja, wiecie, za jakiś czas poza nagraniem wylosuję sobie jakby zwycięzcę na ten kluczyk. O, plus 25 rubinków, to tak, zazwyczaj jest plus 25 rubinków. Myślę, że tam też był, mogę zobaczyć statystyki, jakie miałem haste. 180, nie, to niestety ja miałem więcej. Okej, okay, czyli nie mogę zobaczyć, ale no to dałem ciało. Kolejny świat to dżungla, okej. Okay. Okej, okay. Dobra. Bardzo tanie itemy z tego, co tu widzę. Bardzo tanie itemy, bardzo dużo życia, jeśli chodzi o potwory. Ale bym chciał chyba jeszcze raz przejść świat mroźny. Tak mi się wydaje. Moglibyśmy spróbować sobie przejść jeszcze raz świat zimowy i zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało, tak? Jak to teraz będzie wyglądało. O, proszę, sklepik od razu, więc też będzie dużo łatwiej. Okej, okay, zwiększa moją szansę o krytyka o 5%, zawsze to kupuję. Zwiększa golda o 200%, to też jest fajna sprawa. Okej, okay, no tu nie mamy zbyt dużego wyboru. Proszę, wbiliśmy chyba nawet dwa poziomy, bo zobaczcie, mam aż dwa punkty. No zawsze trochę tych poziomów się dobija. Ogólnie ja tutaj już dotarłem do tego Killing Frenzy, jakoś tak to chyba przeczytać można, czyli daje mi to 100% hejsta po pokonaniu jakiegoś potworka. Możecie zobaczyć, że to jest tu. Zwiększa mój haste o 150%, czyli mnoży razy 1,5 na 5 sekund. To jest właśnie tutaj, to jest właśnie ta umiejętność, ona znajduje się w tym drzewku, dotarłem do niej, więc jakby jak najbardziej spoko, tak? Ogólnie wybaczcie mi, jeżeli tak trochę zamulam, ale jestem naprawdę bardzo zmęczony, a ten odcinek musiałem nagrać, ponieważ no chciałem nagrać te wyniki konkursu, tak? Chciałem to zrobić też w miarę, no a tak jak wiecie, ja jestem teraz trochę w trakcie nagrywania materiałów na zapas, więc no troszeczkę u mnie, okej, okay, to się w sumie niczym nie różnią tej temy, oczywiście, że idę pod hejsta, więc no troszeczkę, wiecie, normalnie myślę, żebym nie nagrywał, bo jestem naprawdę, naprawdę zmęczony, ale no tak jak mówię, no niestety tutaj musiałem sobie nagrać, no bo zależało mi na tym, abyście mieli szybko te wyniki konkursu. Okej, okay, no niestety tutaj tak szybko widzę, to nie idzie, no bo mam niestety tylko 100 energii, więc to wszystko się trochę będzie dłużyć. Po co ja bym mógł pójść w tym skill tree teraz? Mam ogólnie fajne, całkiem fajne combo, bo to, co zwiększa ilość mojego haste'u, w sensie flurry powoduje, że wiecie, ilość kliknięć jest zwiększona w zależności od tego, ile mam aktualnie haste'u. A natomiast to, no wiecie, to zwiększa mi haste za zabicie potworka, więc to wszystko moim zdaniem naprawdę świetnie się łączy. Ja bym poszedł tak, poszedłbym pod ten bucik. Czy ja tu w ogóle coś mam jeszcze? Co jest tu ciekawego? Cooldown, może niekoniecznie pod to chcę iść. Pamiętam, że widziałem tu gdzieś jakieś takie całkiem fajną drogę też, na którą warto zwrócić uwagę. O, było tu gdzieś small clicks, tego typu rzeczy. O, to jest Of Charles from... Okej, okay. Hate zwiększa ilość ładowań ze small clicksów. Okej, okay, ale chyba muszę mieć najpierw TT, a to jest tutaj. Small clicks, okej, okay, no to o tym już sobie rozmawialiśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, ale ja myślę, że najpierw, wiecie co ja bym chciał zrobić najpierw? Increases your maximum energy, no może niekoniecznie mnie to interesuje aż tak. Pójdźmy pod mnożnik hejsta i ja się muszę zastanowić na spokojnie, co tutaj dalej, co tutaj dalej pójść. Hejst zawsze warto sobie zwiększyć, więc to jakby jak najbardziej. Ciekawe, ile go ja mam, ciekawe, wiecie, ile go mam aktualnie. Teraz
297%, a widzicie, nie mam jeszcze zbyt wielu itemów tutaj kupionych pod haste, więc wyobraźcie sobie, co to będzie jak ten, jak ja, wiecie, kupię tutaj jeszcze parę itemów pod haste, tak to wszystko będzie szło. Zobaczcie w ogóle, jak na tym multikliku zasuwam, no to jest bardzo dobre ulepszenie, w sensie to, które powoduje właśnie, że wasz haste zwiększa ilość kliknięć na multikliku, no zresztą sami widzicie, co się dzieje. Okej, okay, zwiększenie szansy na treasure chesty, ponownie haste, zaraz będziemy mogli zmienić itemy. Co ciekawe, również zaraz wbijemy 40 level, bo podejrzewam, że to całkiem szybko przeskoczy. Okej, okay, nie mam energii, ale na szczęście mam jeszcze trochę many. Dobra, tu już się nie opłaca powyżej setnego poziomu ulepszać, sami mi to napisaliście i to jest jakby... też z moich obserwacji wynika, że faktycznie tak jest. O nie, rybkę minąłem. Ale jest tak, że jak się rybkę zazwyczaj minie, to ona się później jeszcze gdzieś pojawi. Ostatnio tak miałem, że minąłem rybkę, ale potem się i tak pojawiła. W sensie, że mogłem ją kliknąć. W sensie, chwilę potem dosłownie. Ja mam wrażenie, że ja gdzieś tam przeskakuję obok rybki ciągle. Może się mylę. Nie, tu jest po prostu element mapy. Nie, no zobaczcie, miałem dobrze, dobrze mi się wydawało. Widzicie, ona przez pewien czas tutaj tak ładnie się pojawia. Ciągle spoko, no mamy 216 rubinów, więc tych rubinów przybywa, mimo że ciągle coś kupuję w sklepie. No chociaż nie kupiłem nic dawno za 100 rubinków, ale ciągle mimo wszystko coś kupuję i tak ich przybywa. Na razie ze światem idzie w miarę easy. Ja mam nadzieję, wiecie, ja ciągle dążę do tego, żebym dotarł do takiej sytuacji, gdzie do samego końca z danym światem będzie szło mi tak naprawdę całkiem gładko. Ponieważ teraz zazwyczaj jest tak, że... z jakimś światem idzie mi gładko tylko na początku, jak go robię drugi raz, a potem jednak mimo wszystko, no oczywiście to wymaga czasu, żeby go z powrotem, okej, okay, plus 5% haste, ile mamy teraz kliknięć? 46 kliknięć, zobaczcie, 46 kliknięć na multikliku, coś niesamowitego. Coś, o, chociaż tam był w tych randomowych statystykach critical damage, a ja mam taką szansę na kryta, że naprawdę zastanawiam się, czy nie warto było się skusić, bo to naprawdę jest spoko sprawa. Czekajcie, aż się po nosie muszę podrapać, a właściwie bardziej obok nosa. Nie no, trochę po nosie w sumie. W każdym razie, jeszcze co chciałem powiedzieć. Pilnujcie swoich maili, ponieważ jest tak, że nawet jeżeli nie wygraliście teraz, to może się okazać właśnie tak, bo mówiłem, a nie skończyłem tego, a to mi się wydaje dosyć ważną kwestią. Jeżeli, tak jak widzicie, zwyciężyła dzisiaj jedna osoba, jeżeli ona się do mnie nie odezwie po pewnym czasie, to ja wylosuję kolejną i zrobię to już poza odcinkiem, no bo wiecie, tak jak mówię, w przypadku Bloons Tower Defense 6, no to czwarta osoba dopiero wygrała, czwarta albo trzecia, więc co, nagrywałbym, wiecie, no cztery filmy bym nagrał, gdzie na początku losuję, no to jest takie trochę dziwne, więc to zazwyczaj załatwiam sobie poza nagrywaniem. Takie rzeczy, najwyżej napiszę o tym jakiś stosowny wpis na Facebooku, chociaż prawdopodobnie jakbym losował... Nie, ja szybko nie zalosuję drugi raz. W każdym razie, chodzi mi głównie o to, żeby nie było takiej sytuacji, że zobaczycie, że nie wygracie i przestaniecie pilnować maila, bo może się okazać, że będzie taka sytuacja, że faktycznie nie wygracie, ale osoba się do mnie nie zgłosi, ja zalosuję drugi raz poza materiałem, wy zwyciężycie, ale do mnie się nie odezwiecie i nagroda po prostu wam przepadnie, także warto tutaj po prostu pilnować tego, zaglądać sobie sporadycznie na tego maila, żeby ewentualnie miło się zaskoczyć, tak? Żeby ewentualnie miło się zaskoczyć. Chociaż ja prawdopodobnie za szybko nie wylosuję drugi raz, ponieważ wy ten film widzicie prawdopodobnie około 20 sierpnia, czyli w dniu mojego wyjazdu. Ja go nagrywam dla was troszeczkę wcześniej, nagrywam go 16 sierpnia. Także ten, jakby ja przez najbliższe 10 dni, no zresztą nagrałem osobny film o moim wyjeździe, więc tu nie będziemy sobie o tym rozmawiać. W każdym razie, no przez najbliższe 10 dni na pewno ponownie nie zalosuję. Okej, okay, masakra, ale mnie nos spędzi, jest coś niesamowitego. Dobra, 24 platforma, swoją drogą naprawdę szybciutko nam to idzie. Jedyną barierą taką jest tutaj, widzę, energię. Ciekawe, ile mamy teraz hejsta. 354%. Ile kliknięć? 50 kliknięć. Masakra. Dobra, bierzemy sobie kolejne Energize. To oczywiście spowoduje, że dużo szybciej nam się odnowi tutaj cała energia. Więc jak najbardziej spoko. Wyklecimy pieniek bez większego problemu. Dobra, kolejny biom. Ładnie, też idzie bez większego problemu. No tylko mówię, tylko ta energia jest w tym momencie dla mnie jakimś problemem, no ale to spokojnie, zwiększymy ją sobie pewnie w najbliższym czasie, chociaż no, energia a haste, no wolę haste, bo zwiększa mi ilość kliknięć. Swoją drogą, sporo tych itemów pod haste'a mi teraz wypada. W poprzedniej grze chyba aż tylu tych itemów nie miałem, zaraz sobie zobaczycie, jak kupię ten item, o ile mi wzrośnie ilość kliknięć. Teraz sobie sami zobaczycie. Tyk, ale to w sumie prędko go nie kupię. To jest zawsze tak, że... Chociaż nie, jak ja tak szybko skaczę, to
No proszę bardzo, pyk. Z 50 na 52. Dwa kliknięcia więcej, moim zdaniem zawsze spoko. Dwa punkty mam do rozdania. Tu jest skill, który powoduje, że moje kliknięcia zadają 200% damage'a przez 60 sekund. Brzmi ciekawie, ale pewnie ma spory cooldown. Automatycznie upgrade'uje najtańszy item. Ciekawe, zwiększa speed tego automatora, tutaj również. Może warto byłoby pod to pójść. Co tutaj mamy za mieczyki? O, to jest najciekawsze. Okej, to już sobie... Na to już patrzyliśmy kiedyś. Okej, podwójny gold. Golden clicks, przerobienie multiklika. Replaces clickstorm, znaczy się clickstormu, nie multiklika, tylko clickstormu. Okej, ale ja tu widzę, że jest sporo skilli, które mogą zamienić clickstorma. I teraz nie do końca rozumiem, co się stanie, jak będę miał dwie umiejętności, które na przykład można wstawić za clickstorma. Co się wtedy dzieje? Czy wybierana jest ta, którą kupiłem jako ostatnią, czy jak to działa? Bo nie jestem pewien, no mówię, będę musiał się dowiedzieć, jak to działa. O, wreszcie mamy coś z energią. Bierzemy jeszcze oczywiście flaszkę. No niestety to już ostatnia flaszka, która będzie mi odnawiała energię. Więcej nie mam. Okej, ponownie weźmy sobie energię. Treasure chesty. Oczywiście, że treasure chesty. Jak najbardziej. Klikamy sporadycznie multiklika. 53 kliknięcia. Przy odrobinie szczęścia pozwala mi to przejść przez 53 potworki. Ale niestety, no, nie mam potworka na jedno uderzenie. Mam na dwa, więc w sumie takie 52 kliknięcia powinny no, mnie tutaj całkiem daleko... Okej, weźmy jeszcze więcej tej energii. Tam ta szansa na treasure chesty to myślę, że i tak jest chyba nie najgorsza. Ile ta szansa wynosi teraz? 12, okej, to szansa na krytyka, bo ona jest... Okej, 9%, nie najgorzej. Nie najgorzej w sumie. O proszę, patrzcie jak ładnie, kolejna energia. 200 energii już mamy, ładnie. Już trochę tej energii jest, to już nie ma co. Nie ma co mówić, że nie, możemy sobie poszaleć powoli. Boss gold... Critical damage. Jak mam taką szansę na krytyka, to wiadomo, że trzeba, wiecie, podnosić damage z tych krytyków, skoro mam dużą szansę. No to jest na chłopski rozum, nie? Duża szansa na krytyki, no to podnoszę szansę na te krytyki. Nic skomplikowanego. Plus 10% gold piles. Nie no, nie chciałbym tego, ale to mi pozostaje. Weźmy sobie te gold piles. Okej, już zobaczcie w ogóle, ile my już... Nie, to idzie dużo szybciej niż szedł mi ten świat drugi, jak go powtarzałem na odcinku. Bo zobaczcie, już jesteśmy na 39 platformie, tak na dobrą sprawę. 39 platforma, a z tego co pamiętam, jak powtarzałem drugi świat, to dotarliśmy gdzieś do 20 którejś, już nie pamiętam do której konkretnie. No, no ale tak wiecie, idzie to naprawdę szybko. Bossa pokonałem dwoma uderzeniami, więc o czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? Dobra, tu warto to ulepszyć. Czekajcie, zbieram na tego multiklika, ale on już kosztuje 6 energii aż. Dawaj. Szansa na treasure chesty. Okej, weźmy szansę na treasure chesty. Co chwilę automator odpala mi co chwilę skilla. I to mi, widzicie, nie pozwala mi tego multiklika odpalić. Ale dobra, bo odnowiło mi się tyle many, że mogłem użyć z powrotem tego. Że mogłem odpalić energiza, więc to jest jakby jak najbardziej na plusik. W ogóle jak to nagrałem, to powiem wam, mam nadzieję, że pogoda nad morzem mi się uda. Możliwe, że będę wrzucał jakieś zdjęcia na Instagrama, także jeżeli nie obserwujecie na Instagramie, to możecie zaobserwować. Nie wrzucam tam zbyt wielu zdjęć, ale możecie sobie zajrzeć. Nazywam się Fifi Video Maker, łącznie. Wrzucę wam link do opisu, jak nie zapomnę. To wrzucę wam link do opisu. Patrzcie, zaraz będziemy mieli 41. Super. Super. Zastanawiam się, czy nie powtórzyć tego świata potem jeszcze jeden raz. Rzadko kiedy. Zawsze do tej pory robiłem tak, że każdy z tych światów zrobiłem po dwa razy, bo za każdym razem miałem wrażenie, że trzeci raz się nie opłaca. No bo zobaczcie, co ja dostanę. 8000 expa za taki świat. No to ja nawet 8000 expa, no to ja tu potrzebuję 20 tysięcy. No to wiecie, tym bardziej 8000 to tak chyba średnio. Chociaż w sumie jestem ciekawy, jak bym sobie poradził z pierwszym światem teraz. Chyba miałem w ogóle w tym odcinku taki eksperyment przeprowadzić. Mam aż 3 punkty do rozdania. Po co tu pójść? Tyle ścieżek, że to jest po prostu masakra. Aha, tu mi w ogóle pisaliście, że minimalny cooldown umiejętności to jest 1 sekunda czy coś takiego, żeby użyć, a
ten skill, w sensie ta umiejętność powoduje, że haste pozwala mi, ilość mojego haste'u pozwala mi jeszcze bardziej, w sensie, że mogę mieć jeszcze krócej czekać niż sekundę na odpalenie kolejnej umiejętności. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, jak mi właśnie pisaliście w komentarzach, że to mniej więcej tak właśnie funkcjonuje. W ogóle patrzcie, pokażę wam zaraz wszystkie potwory na tym świecie zimowym. Okej, wbiliśmy poziom. Poznałem to po tym, że od razu miałem dużo energii do wydania, więc... Szkoda, że się mana nie odnowiła, mana mogłaby się odnowić. Okej, haste dobieramy oczywiście. Ulepszamy te itemy, bo zauważyłem po prostu, że zaczęło iść ciutkę wolniej. Dobra, dotarł do mnie gold z tych. Oczywiście haste. 56 kliknięć, masakra. 56 kliknięć, to już jest konkrecik. Dalej nie jest setka, no ale spokojnie, do setki jakieś tam na pewno dobijemy. Okej, mamy bossa. Biorę sobie huge clicka i po gościu. Huge click i po gościu. Dobra. Tyk. O, patrzcie, tu idzie już... Patrzcie, jak pod górkę idzie, nie? Ciężko tutaj idzie teraz. Ale spoko, damy radę. Clickable gold. Haste. Chociaż mogłem wziąć regenerację many. Nigdy nie biorę, jak sobie teraz myślę, to ta regeneracja many może mi się przydać. Jeszcze haste, oczywiście. I ten pierścionek powinien zostać ulepszony. Będę mógł to kupić razy 10, bo dwa treasure chesty rozwaliłem, więc... Okej, jeszcze nie, teraz mogę, super. Tu na pewno razy 15 będę mógł kupić za chwilę. Super. No tu myślę, że no z tym razy 15 może być gorzej, bo jeszcze 20 poziomów muszę wbić. Mana niestety jest na poziomie 15. Mam 15 aktualnie many, więc trochę lipa. Wezmę sobie teraz regenerację, wiecie? Wezmę sobie teraz regenerację. Naprawdę w sumie fajnie lecą teraz te poziomy. Fajnie te poziomy tutaj lecą, ziomki, poziomki. Weźmy sobie pierścionek na kolejny poziom, znaczy na kolejne 10, bo kupuję oczywiście w dziesiątkach. Przyspieszenie automatora nie wydaje mi się głupim pomysłem, ale muszę sobie tu... Przydałoby mi się ogólnie więcej kamyków. To zwiększa golda, zwiększa haste o razy 115, to jest fajne. Czy ja mam coś, co jest blisko czegoś takiego? Mam tutaj na przykład. Zwiększa maksymalną ilość energii. Dodaje 3 kliknięcia do multiklika. Okej. Okej, no zwiększa damage z huge clicka o 195%. To na pewno warto kupić. Ale ja sobie pójdę teraz w takim razie tu. Zwiększenie maksymalnej energii. Dodaje 3 do bazowego multiklika. Co daje mi ogólnie 70 teraz kliknięć na multikliku. Ponieważ no to ogólnie działa tak, że wasz haste mnoży ilość kliknięć z tej bazowej ilości kliknięć, jaką macie na multikliku. Czyli powiedzmy, ja mam bazowej ilości, jeśli chodzi o kliknięcia. No teraz powiem jakąś ściemę, bo nie wiem ile to wynosi. Ale powiedzmy mam 9 kliknięć, tak? No to mam 200% haste'a, no to on mi przemnoży to razy 2 i będę miał tych kliknięć 18, tak? No ale jeżeli ja teraz dodaję 3 do bazowej wartości i dalej mam 200% haste'a, no to mam 12 bazowych kliknięć razy 2 to 24, dlatego to tak nieproporcjonalnie wzrosło. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak działa, no ale patrząc na to, jak ten haste wzrósł, no to właśnie tak działa. No to właśnie tak działa. Okej, super, mogę od razu Energize'a odpalić. Dobra, to myślę, że trochę nam tutaj przyspieszy. Razy 15, razy 10. Okej, tu co? Treasure chesta chyba. Jaką mam teraz szansę na te treasure chesty? Już chyba całkiem sporą. Nie no, 10% dalej, no. Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale mimo wszystko uważam, że tragedii nie ma. Dobrze, że z tego sklepu wziąłem większą szansę na krytyki. To mi na pewno tutaj bardzo, bardzo pomaga. Dobra, bierzemy, ulepszamy sobie pierścień, ulepszamy sobie buty i moi drodzy, cóż, to chyba było na tyle, będzie na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Sorki, jeżeli trochę zamulałem, ale tak jak mówię, jestem troszeczkę zmęczony. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Multiklik. Klika 58 razy, a mój klika już 70. Także nieźle zupgrade'owany multiklik na to wygląda. Okej, bo widzę w ogóle, że już zaczęło mi ciutkę wolniej iść. Ale to zaraz sobie to ogarniemy. Wydam jeszcze całą energię. Jeszcze całą energię wydam. Patrzcie, jak się załatwia, wiecie, strefę czasową tutaj. Patrzcie, patrzcie ile mam czasu, a gdzie już jestem. Okej, już 61 strefa. Teraz wiecie, gra będzie wyglądała tak. Będę sobie to zostawiał na powiedzmy 5 minut.
żeby mi się energia odnowiła, potem lecę znowu, pyk, 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 multiklika, korzystam, wiecie, zajmuje mi to powiedzmy 30 sekund, wszystko, kupuję itemy i ponownie zostawiam. Tak to będzie wyglądało, więc myślę, że nie ma tutaj zbyt ciekawych rzeczy. Ogólnie, jeżeli macie dla mnie jakieś rady odnośnie tego, w co tu warto iść. Aha, to odblokowuje jakieś, że jakby mogę wybrać sobie dwa różne, nie wiem, dwa różne zestawy w automatorze, chyba o to chodzi. No nie wiem, w każdym razie. Tak czy owak, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. No i cóż, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i do następnych konkursów, który prawdopodobnie kolejny konkurs będzie już w następnym odcinku. Także zachęcam, abyście oczywiście śledzili kanał, jeżeli nie chcecie przegapić tych konkursów, to oczywiście zostawcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i cóż, to tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, miłego dnia wam życzę i cześć!